my! Już w najbliższy poniedziałek portowcy zmierzą się z Zagłębiem Lubin. Rywale granatowo-bordowych zajmują aktualnie 15 miejsce w Ekstraklasie. Po rundzie jesiennej Pogoń Szczecin znajduje się tuż za podium T-Mobile Ekstraklasy. Piłkarze Dumy Pomorza nie kryją zadowolenia z lokaty po 15 meczach. Myślę, że niewielu wierzyło w to, że jesteśmy w stanie zająć czwarte miejsce, jednak patrząc przez chociażby pryzmat ostatniego meczu, no jakiś niedosyt pozostał, bo wygrywając ten mecz z ostatnim Widzewem bylibyśmy na drugim miejscu, dlatego jest niedosyt, ale myślę, że przed rozpoczęciem rundy każde to czwarte miejsce wziąłby w ciemno albo pukałby się w głowę, no nie wierząc, że można powiedzieć, grając tym samym składem co poprzedni sezon. Musi być widoczna u nas koncentracja, bo czasami mamy z tym problem i przede wszystkim nie możemy mieć takich wahań formy. Jeżeli chcemy grać o coś więcej niż ósemka, no to klasowy zespół nie może pozwolić sobie na takie błędy, po których tracimy bramki. I think it's not bad for us, but we have to win next game and we have to go to more good place. Cały tydzień minął na przygotowaniach do meczu z Zagłębiem Lubin. Różnorodne zajęcia zaserwowane przez trenera Dariusza Wdowczyka mają zapewnić dobry wynik w meczu z Miedziowymi. Miejmy nadzieję, że dołożymy do tego kolejne zwycięstwo, aczkolwiek nie będzie łatwo. Na pewno zagramy o 3 punkty. Gramy po to, żeby wygrać, żeby umocnić się w tej górnej części tabeli. Ale na pewno nie lekceważymy rywala, bo Zagłębie jest bardzo dobrą drużyną. No, na pewno zanotowali fal start na początku tej rundy i już później nie mogli się, że tak powiem, delikatnie mówiąc, odkręcić. No. We won 2-0 against Zagłębia. It was away game and this is a home game, so you know, more we have to win, you know. Najjaśniejszym punktem Zagłębia wydaje się niedawno zatrudniony, doświadczony szkoleniowiec Orest Lęczyk. Mają dobrego, doświadczonego coacha w osobie Oresta Lęczyka i myślę, że w tej rundzie będą bardzo groźni. Tam przyszedł bardzo dobry trener do nich i na pewno będziemy musieli w 100% się zaangażować o każdą piłkę w tym meczu, żeby odnieść zwycięstwo. 1 plus 1 równa się 3. Na Pogoni oczywiście nowa akcja pozwalająca kupić 3 bilety w cenie 2 cieszy się sporym zainteresowaniem. W poniedziałek na trybunach kibiców i głośnego dopingu nie może zabraknąć. Zawsze staramy się grać dla kibiców efektywnie przede wszystkim, bo mówię, zawsze wynik jest najważniejszy, a styl, jeżeli idzie w parze z dobrym wynikiem, no to też jest bardzo dobrze, dlatego zachęcamy na przybycie na stadion tutaj w Pogoni, bo to wsparcie czasami jest potrzebne i nieraz kibice udowodnili, że czasami pomogli nam tym wsparciem, taki dali drugi oddech, żeby wrócić do meczu i czasami go wygrać. I feel good if people come to our games and you know they make a good atmosphere for us. Yeah, it's good for me, for everyone. Wyżej!